Trzy polibagi jak trzech muszkieterów, trzech wspaniałych. Nie wiem, czy będą wspaniali jak muszkieterowie, ale dziś to sprawdzimy. Zapraszam na polibagi od Blocki. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzy paczki, jak wiecie, z dużego holu zamówiłem sobie, bo kiedyś już u mnie takie coś się pojawiło, tylko wtedy był to taki polibag, gdzie było albo budowa, albo wojsko, albo policja bodajże, albo trzeba strażak, nie pamiętam. Teraz odsyłam was do narożnika, wy sobie przypomnijcie, jeżeli tego nie widzieliście. No a dziś, tak jak mówię, spotykamy się tutaj po to, bo wtedy na stronie Blocków kupiłem sobie trzy właśnie ślepe polibagi, będąc ciekawym, co trafię w środku, czy w ogóle trafię wszystkie trzy konstrukcje, zobaczymy. Zacząłem sobie od budowlanych, czekajcie, czy to nie jest podpowiedź? Bo spójrzcie, teraz widzę, mam tutaj naklejkę What's Inside ze strzałką na wskazany model. Czy to nie jest tak, że to niby jest niespodzianka, co jest w środku, a mamy strzałkę, co jest w środku? Zobaczmy, bo to mnie mocno interesuje, bo to by, kurczę, jednocześnie trochę psuło niespodziankę. Chyba, że ta naklejka faktycznie, no nie wiem, ciężko mi to teraz stwierdzić, natomiast spójrzcie, tu była strzałka na to i mamy faktycznie to. No ciekawa sprawa, czekajcie, w ogóle ciekawi mnie sam fakt tej naklejki, bo ona jakby jest naklejana tutaj ewidentnie później i ciekawi mnie oczywiście, co jest pod nią. Spójrzcie, pod spodem mamy taką naklejkę po prostu What's Inside bez strzałki. Czy to jest tak, że faktycznie to jest jakaś strzałka na sklepie, czy faktycznie, jeżeli trafimy ją w kioskach, to będzie taka wersja, że mam tą strzałkę i doskonale wiemy, co jest w środku, co psuje trochę niespodziankę, chociaż z drugiej strony nie śmiem tego jakby teraz hejtować, bo oczywistym jest, że jakby to jest dobre, no bo wiecie, no możemy chcieć tylko jeden z tych trzech modeli i teraz tak, no kupować wszystkie trzy, żeby trafić, być może, a być może i tak nie trafić. Sprawdzamy, tak jest, potwierdza się i jeszcze w gwoli ścisłości otwieramy ostatnią. No bo wiecie, ktoś może faktycznie chcieć jeden model i może to dla niego być zniechęcające, że musi kupić trzy albo i więcej tych polibagów, żeby w końcu trafić. Więc z jednej strony tak, mogło być to demotywujące i nawet zniechęcające. Z drugiej strony dla osób, które faktycznie chcą niespodziankę, no nie wiem, ale myślę, że więcej w tym dobrego mimo wszystko. Jednak tylko pytanie, czy właśnie takie strzałkowe. I jest, moi drodzy, potwierdzone. I teraz kolejne moje pytanie będzie takie, czy jeżeli kupujemy na stronie 3, czy jakby sklep się domyśla, zakładam, że dokładnie tak to wygląda, że sklep się domyśla i wrzuca nam trzy różne. No to by było absolutnie już godne, prawda, pogratulowania zachowanie, że wiecie, no nie rzucają nas trzech tych samych, tylko właśnie trzy różne. To by było świetnie, natomiast ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało, gdy dorwiemy to w kioskach. Natomiast na pewno kupując w sklepie jedną, no nie widzimy tej strzałki, więc wtedy dostajemy losową faktycznie. Natomiast po prostu opłaca się wtedy kupować trzy, tym bardziej, że naprawdę są bardzo tanie i kupując trzy, jakby widzicie, no ja przynajmniej dostałem w tej wersji, no i liczę, że tutaj faktycznie to jest po prostu dobro tego sklepu, że tak to wygląda. Jednakże dajcie mi minutę, dajcie mi to zbudować, trzech różnych budowlańców, zaraz przejdziemy do gotowca. No i wszystkie trzy modele mamy już zbudowane i oczywiście zaraz omówimy sobie wszystkie je po kolei. Są tu modele słabsze, są modele lepsze, a przede wszystkim, moi drodzy, między najmniejszym a największym modelem jest aż 12 klocków różnicy. Więc jak widzicie, nie jest jasne, ile tak naprawdę klocków będziecie w środku mieli. W sensie między 37 a 49. Przy czym oczywiście cena cały czas jest bardzo niska za te zestawy, co powoduje tym bardziej większą ich atrakcyjność. Ale moi drodzy, po kolei zaczniemy sobie może od tego pojazdu, od tego spychacza. Wygląda on oto tak. Nazywa się kulkowym, ma tą szuflę, dzięki czemu możemy sobie obniżyć czy podwyższyć, ale raczej obniżyć. Zresztą nawet na instrukcji ona jest pokazana jako obniżona. Moi drodzy, co ważne, w dwóch z trzech tych modeli były naklejki. Na betoniarkę jeszcze nawet naklejałem, natomiast tutaj faktycznie ten model sobie darowałem, bo musiałbym go po prostu nakleić tu, zaklejając kilka klocków, pozbawiając tym samym siebie możliwością rozbudowy tego modelu i wykorzystania ponownego klocków. Chociaż raczej rozbudowywać go nie będę, niszczyć go nie będę, po prostu jest spoko jakby i widzę dla niego rolę oczywiście jak najbardziej w swoim mieście. Tutaj faktycznie, jak widzicie, ruchome są tylko te koła i to, ale też co by się więcej miało
ruszać. Tutaj w tym zestawie, bo akurat chipki nie są podporządkowane, mamy akurat tą figurkę. Wygląda ok, bardzo przyjemny jest ten wąs, ta mina ogólnie i ten wąs na niej, kamizelka tutaj również. Natomiast moi drodzy, ogólnie przy budowaniu i przy tej całości trzeba brać pod uwagę, że to jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, jeszcze poprzednia fala blocków, a blocki z każdą falą, z każdym innymi słowy, rocznikiem się polepszają. I na przykład teraz już te nowe, wszystkie chociażby właśnie The Collection, już pokazują tą wyższą formę, w sensie lepszą jakość i tak dalej. I to też czułem tu, jak się budowało. Ale wspominam też tutaj o tym, że po pierwsze, żebyście wiedzieli, nie, że jakby tutaj kilka tych wad zostało już do dnia dzisiejszego wyeliminowanych, ale przede wszystkim też na przykład wygląd figurek już jest dzisiaj trochę inny, zdecydowanie lepszy. Moi drodzy, jak to wyglądało, to już wam pokazuję. Ta kamizelka z takim elementem podblaskowym i mega przyjemna minka. Jest to pojazd, do którego no, mógłbym się przyczepić co do tego, że faktycznie, spójrzcie, po pierwsze, brakuje nam tutaj jakiejkolwiek kierownicy, czy chociażby jakiejkolwiek wajchy. No jest to trochę problem, jest to trochę ból, no bo faktycznie ciężko sobie wyobrazić, czym on tutaj kieruje. Dodatkowo to spychadło, no ja osobiście zrobiłbym odwrotnie w tym wypadku, mianowicie zrobiłbym to tak, że przyczepiłbym to od góry. W tym momencie nie musiałoby być to tak drastycznie skierowane w dół, a byłoby wręcz praktycznie, jak widzicie tutaj, prosto i chyba zdecydowanie uważam lepiej. Przy okazji dałbym to też szare, wtedy by się nie kłóciła ta tutaj kolorystyka, moi drodzy. Jeżeli jedziemy sobie dalej, no to może jedźmy drugim pojazdem i jest to ten. Jest faktycznie ciut lepszy niż tamten, chociaż jak gdy je sobie porównamy, no ten wygląda faktycznie masywniej, ale tak jak mówię, przeszkadza mi tutaj zdecydowany brak jakiejkolwiek kontrolki, kierownicy i tak dalej. Tutaj faktycznie mamy szuflę, którą możemy sobie poszuflować. Szufla jest umowna, bo to jest od slope, od taki skos 2x2. Faktycznie jest wajcha, przy czym ta wajcha jest jedna. Też troszkę szkoda, bo ten czerwony element był tutaj drugi i właściwie zabrakło nam jednego tego czarnego. Dwie wajchy wyglądają już zdecydowanie lepiej, bo zresztą tak też jest w realności. Jedną moglibyśmy sterować szuflą, a drugą pojazdem. Tymczasem ta jedna wygląda tak trochę, no, goło. Podobnie zresztą jak reszta pojazdu i tu nie ma żadnego błędu, widzicie, tak to wygląda. Tutaj mamy znowu tego młodziaszka, tak mówię, bo nawet wąsa jeszcze się nie dorobił. Bardzo miły i przyjemny i realistyczny uniform powoduje, że ta figurka jak najbardziej tutaj też mi się podoba. Ten jako jedyny zasłużył tutaj na krzesło, no i może tą jedną wajchą sterować i po prostu sobie kopać. Jeżeli w tym pojeździe miałbym coś ulepszyć, to tutaj, tak jak mówię, zdecydowanie coś jeszcze bym dorobił. Chociażby tutaj jakąś barierkę, coś jeszcze z tego tyłu, by ten pojazd był pełniejszy, by po prostu był większy. Tak to po prostu jest takie trochę siedzenie na platformie z kołami i z taką łopatą. Oczywiście w sferze mych marzeń jeszcze jest, by tutaj też była taka prawdziwsza łopata, ale okej, nie czepiam się. Moi drodzy, pamiętajmy, że cena tych zestawów to jest, wiecie, mimo wszystko koło jakiejś tam piąteczki, szósteczki, siódemeczki złotych i już możecie się domyślać, co jest najlepszym pojazdem. No to faktycznie tutaj ten aż tak jest dobry, że pokusiłem się na naklejenie naklejki. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim figurka tutaj mi się najbardziej podoba. No torsik nie chcę mówić, że jest najbardziej budowlany, ale chyba jakiś taki, no najlepszy moim po prostu zdaniem. I buzia zdecydowanie. Tutaj ten taki pełny wąs starszego pana, wygląda to naprawdę ok, z tyłu tych nadruków brak. No i tutaj już, moi drodzy, widzicie, tam się czepiałem braku kierownicy, kierownica jest. Tu się czepiałem braku jakiegoś, wiecie, zapełnienia, tutaj czujemy, że ten pojazd jest pełny. I jeszcze mamy tutaj ten obrotowy element symulujący betoniarkę. Jeżeli ja bym kupował w ciemno te zestawy, to zdecydowanie trzymałbym mocno swe kciuczki właśnie, by mieć ten oto pojazd w środku, bo po prostu jest on najlepszy. I tutaj właściwie już nie widzę zbyt wielu rzeczy do ulepszenia. Natomiast oczywiście, moi drodzy, trochę się tutaj czepiam, troszkę oczywiście niepotrzebnie się tutaj czepiam, bo pamiętajmy, że to są naprawdę tanie zestawy. Jednocześnie są to na tyle fajne zestawy, wiecie, że możemy kupić sobie w podróż, gdzieś na drogę, jako szybko tanią pamiątkę skądś i jakby nie będziemy się krzywić, że jest ona słaba, bo nie brakuje przecież słabych firm, słabych zestawów, blocki do nich na pewno nie należą. I tutaj zakupiwszy te klocki, myślę, że nie powinniście żałować. Po prostu są one dobre, trzymają się ok, w sensie już te nawet, a te dzisiejsze jeszcze lepiej. I po prostu zestaw, który tutaj mamy, jest na tyle konkretny, że fajnie się tym bawi. Więc jak najbardziej taka miła, szybka niespodzianka, którą możecie dostać od cioci, wujka, mamy, od kogokolwiek. Właśnie tak jak mówię, jako szybki i niezbyt drogi prezent. Świetnie ta zabawka po prostu się nada. A jak spojrzymy na to, że za dwie dyszki możemy dostać trzy aż takie zabawki, to wiecie, 20 zł to nie jest jakiś duży pieniądz, a możemy mieć no po prostu jakby konkretny zestaw trzech budowlańców. No to już w ogóle super i wow. Natomiast super i wow już niejednokrotnie przy blockach mówiłem, także
zostawcie tu subskrypcję, by też nie przegapiać tego, co będzie w przyszłości, ale też nadrobić to, co było w przeszłości. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek, no i mam nadzieję, że oczywiście wkrótce widzimy się już w kolejnym. Dzięki, że byliście. Bye!